śliczny rysunek. Dodam niebieski. Cześć, nieźle to wygląda. Może pomogę? Pokoloruję dom. O, dobry pomysł, tato. Co się dzieje? O, zróbcie mi trochę miejsca. Hej, co ty robisz? Dom nie jest pomarańczowy. Jest. Przestań. Mamo, tato, będzie brzydko. O, starczy tego. No, dawaj. To wszystko, na co cię stać? To dopiero rozgrzewka. O, co się stało? Gdzie jesteśmy? Patrzcie, co zrobiliście. Zniszczyliście mój rysunek. Nie denerwuj się, zaraz go naprawimy. Potrzebuję inspiracji. Zgłodniałem od tego wszystkiego. Już wiem, zawsze przygotowany. Żartujesz sobie. Co? Muszę jeść. Zawsze myślisz żołądkiem? Mamo, zrób coś. Przepraszam, skarbie, to nie zajmie długo. Nie pospieszaj mnie. Nudzi mi się. To nie fair. Możesz się pospieszyć. Emma jest smutna. Daj mi to. Weź sobie swój ryż. Nie! Patrz, co zrobiłaś. Później porozmawiamy. Wszędzie jest ryż. Czekaj. Chyba mam pomysł. Wleję trochę barwnika spożywczego do szklanki z wodą i zamieszam. Dodam ryż. Wezmę klej. Wycisnę trochę na rysunek, ale tylko tam, gdzie miała być trawa. Ciągnę po ryż. Rozsypię go tam, gdzie jest klej. Można użyć ryżu w różnych kolorach. Teraz zdmuchnę nadwyżkę. Wow, wygląda smakowicie. Co ty na to, Emma? Wow, super, mamo. A ty, tato? Ha? Mówiłaś coś, Emmo? Zaraz, co się dzieje? Jest na to tylko jeden sposób, czego się nie robi dla rodziny. Ha! Śmiesznie wyglądasz. Jeszcze nie skończyłem. Potrzebuję kartki. Patrz na to. To autoportret. Ha! Jest świetny, ale mama wygrywa. Dzięki, skarbie. Nie musisz sprzątać pokoju. Woho! Ale fajnie! O, co to jest? Popatrz na nią! Emma, odłóż to! Nene! Natychmiast przestań, młoda damo! Czy ty mnie w ogóle słuchasz? O-o! Latające oko oznacza kłopoty! O! Ech! U, spokojnie! Weź to! Daj mi to! Ach, czuję, jak schodzi ze mnie napięcie! Ach, tak lepiej. Jak ty mnie rozumiesz? Zaraz, chyba wiem, jak tego użyć. Najpierw narysuję drzewo. Każdy kocha naturę. Namaluję pień i gałęzie. Całkiem nieźle. A teraz zanurzę w farbie fragment folii bąbelkowej. Wymieszam biel i róż i wklepię to w rysunek. Wygląda jak liście. Piękne, kwitnące drzewo. Podoba ci się, Emma? Ups, głuptas ze mnie. Super, mamo! Cudowne! Hej, może ja też tego użyję. Wiem, co zrobię. Jak wyglądam? Uroda to moja domena. Jestem dziełem sztuki. Poważnie? Ekstra, tato! Wygrywa mama. Znowu? Wow, to zaszczyt. Serio? Powciskam te bąbelki. Co to za zapach? Śmierdzi. Dochodzi stąd. Jest coraz intensywniejszy. Fuj, mogłam się domyślić. Coś nie tak? To mój naturalny zapach. Świetnie pachnie. Mam coś dla ciebie. Nie oszczędzaj. Dobra. Nie będziesz już śmierdział. Dzięki. Jak wtedy, kiedy się poznaliśmy. Też miałem problemy z higieną osobistą. Było tak romantycznie. Daj buziaka. Nigdy nie odmówię. Smok. Fuj, to ohydne. Hej, skarbie. Sorki. I co mam teraz zrobić? Chwileczkę,
Chyba mam pewien pomysł. Posłuchaj, kochanie. Co robicie? Rozumiesz? To do dzieła. Najpierw rozłożę dezodorant na części. W ten sposób wypełnię pojemnik farbą. I przykręcę kulkę z powrotem. Wystarczy przycisnąć do papieru i voilà! Jak pędzel. Świetne do tworzenia. Patrzcie na to. Zasługuje na oprawę. Spójrzcie. Wspaniały. Stworzyliśmy to razem. Wow! Powiesimy go w salonie. Może zastąpić zdjęcie babci. Przestań. Remis. Zasłużony? A my zasłużyliśmy na całusa. Ech, spać mi się chce. Emma, juhu. Klasyka. Zamknę na chwilę oczy. Patrz, dotknę nos językiem. Co za talent. A tak potrafisz? Mam na ciebie oko. O, wow, do twarzy ci. Czuję, że żyję. Mógłbym się przyzwyczaić. Świetnie, ale bądź ciszej. Moja uroda potrzebuje odpoczynku. Myślałem, że to zadziała. Próbowaliśmy. O, co powiesz na teatr cieni? Teatr cieni? Imponujące, co? Mogliście tak od razu. Uwielbiam takie rzeczy. Stary dobry teatr cieni, co? To nie wygląda na trudne. O, mam pomysł. Położę rękę na kartce. Obrysuję ją. Dodam kilka małych szczegółów i parę oczu. To smok. Jeszcze nieskończony. Przyda się jakiś kolor. Nie zapominajmy o ogniu. Patrzcie na to. Wow! Super, nie? Zrobię coś z balona. To pies. Hej, odsuń się. Uciekaj. Świetne. Oboje wygrywacie. Patrz. Och, wspaniale. Chcę mieć ładną fryzurę. Wiem. Łapcie. Co mamy z nimi zrobić? No tak. Użyję tych ołówków. I jednej z tych gumek. To może zadziałać. Owinę gumkę wokół ołówków. Upewnię się, że są zabezpieczone. Drugi ołówek przywiążę do drugiego końca. O to mi chodziło. Przytrzymam ten ołówek nad babeczką i ją obrysuję. Drugi ołówek ją skopiuje. Patrzcie. Teraz wystarczy pokolorować. Nie mogę wyjść za linię. To będzie świetne. Już, gotowe. Podoba ci się? Ta jest moja. Niech się przyjrzę. Wow, bardzo sprytne. Teraz moja kolej. Złączę ze sobą ołówki i zrobię z nich proce. A masz! Ostrożnie! Stop! Auć! Au! Kręci mi się w głowie. Zasłużyłeś sobie. Niezły strzał. Mamy zwycięzcę. To miłe, skarbie. Gdzie? Gdzie ja jestem? Och, ale z ciebie żartowniś. O, ładne te kredki. Proszę, mamo. Dobry rzut. Złapałam. To za łatwe. O, chyba za bardzo się podekscytowałem. Połamały się. Powodzenia. Wszystko pod kontrolą. Mam klej. Jestem dobry w DIY. Zaraz będą jak nowe. Spróbujmy. O, nic nie widziałyście? Nic się nie stało? Mam plan B. Użyję tego. Żartujesz, prawda? To nie pomoże, tato. Przynajmniej się staram. Jest na to tylko jeden sposób. Skarbie, odłóż młotek. Wiem, co robię. Chwileczkę. Mam lepszy pomysł. Rozsypię kredki na tym szablonie. Położę na nich plastikową kartę.
i rozładuję napięcie. Taką sztukę to ja rozumiem. Później porozmawiamy. Skupię się na swojej pracy. Całkiem nieźle. Też skończyłem. Zdejmę szablon. Ładnie wygląda. Podoba ci się? Czy wolisz mojego arbuza? O, ciężka decyzja. Remis. Niech będzie. Brawo! Fascynujące. Kawa i gazeta. Idealny sposób na chwilę dla siebie. Wspaniały relaks. Moja piżama! Jestem cała mokra! Widziałeś mój skok? Co robisz? Czemu jesteś mokra? Wylałaś kawę? Czemu to zrobiłaś? Hej, kochanie! Hej, mamo! Pa, mamo! W porządku. Oddychaj. Nie zrobiła tego. Żartujesz. Nie do wiary. Uch, wystraszyłam cię? Ups! Znowu to samo. Dlaczego ty... Gdzie ona jest? Szklaneczka coli przed pójściem spać. Nie, niemożliwe. Co to było? To ona nadchodzi. Nie, proszę, nie. Muszę się schować. Tutaj nigdy mnie nie znajdzie. Uff, w końcu jestem bezpieczna. Teraz mogę spokojnie cieszyć się napojem. Mam cię, ale fajna zabawa. Hej, mamo. Czym ja sobie na to zasłużyłam? Chciałam tylko się napić. Mamo? Mamo, wszystko okej? O, już rozumiem. Nie martw się, mamo. Wiem, co zrobię. Potrzebny mi tylko balon i nożyczki. Odetnijcie dół i górę balonu. A następnie naciągnijcie go na szklankę z napojem. Oto kubek, z którego nic się nie wyleje. W końcu jestem czyściutka. Tylko siedź tam spokojnie. Proszę, mamo, zrobiłam dla ciebie napój. Dla mnie? Oby ci smakował. Kocham cię, mamo. Nie, przestań, ostrożnie. Mój napój nie rozlał się. Wow, też cię kocham, skarbie. Wróciłam od fryzjera. Świetna fryzura. Co się dzieje? Wszędzie są brudne ślady. Och! Prowadzą tam. O nie. Łazienka. Halo? Wszystko jest upaćkane. Coś kryje się za zasłoną. Nie bój się. Mam cię. O, cześć, mamo. Uch, co za bałagan. Spójrz na siebie. Czekolada? Uf, myślałam, że to... Oddawaj te słodycze. Ale to moje. Mówię, oddawaj. To nie fair. Zjadłaś aż tyle? Już wiem. Włóżcie czekoladę do miski i ją rozpuśćcie. Zanurzcie łyżeczkę w czekoladzie. A następnie w posypce. Oto czekoladowy lizak. Mam dla ciebie smakołyk. O, wow! Proszę bardzo. Oba są dla mnie? Mniam! Dzięki, mamo. Proszę, kochanie. A teraz muszę uporać się z tym bałaganem. Dwa różne style i mnóstwo dobrej sztuki. Co spodobało Wam się najbardziej? Napiszcie w komentarzach. Nie zapomnijcie podzielić się tym filmikiem ze znajomymi i subskrybujcie nasz kanał, żeby być na bieżąco.